Zrobił, ja miałem ludzi, którzy mi mówili, że porównywali te uczucie, jakie mieli na tej gali do narodzin swojego dziecka. Słuchajcie, jeden przyjeżdżał Porszakiem, Panamerą, drugi przyjeżdżał tramwajem i nikogo to nie obchodziło, bo jak oni sparowali w ringu, to tylko ich umiejętności się liczyły. Ja i dobra. Nawet był taki pomysł, żeby zrobić Jaś Kowiaka kontra właśnie Andrzej Szumowski bodajże, on ma na imię? Boże, żena. Łukasz, przepraszam, Łukasz Szumowski. Tak. Nie znam z tego ojca, no. Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Dzień dobry, siemanko wszystkim, witam w kolejnym odcinku, witam również mojego dzisiejszego gościa, siemanko Julian Szumowski. Julian Szumowski, organizator GAL Business Boxing Polska, największej organizacji GAL Boxu Biały Koń Rzyków. Właśnie, od razu użyłeś takiego bardzo konkretnego określenia, organizacja. Nie jest to właściwie projekt, jest to organizacja, gala mająca na swoje cele. Opowiedz nam właśnie o tych celach, o tym projekcie organizacji, czyli dwa w jednym. Okej, okay, no Boks Biały Koń Rzyków, gdzieś ta nazwa obiła się ludziom o uszy, nie do końca wiadomo o co chodzi. Ja sam boksowałem kilka lat rekreacyjnie, miałem z tego wielką frajdę. Później trenowałem Krav Magę troszeczkę i widziałem, że naprawdę fajnych ludzi poznałem i wielokrotnie miałem takie bardzo intensywne sparingi z ludźmi, ale boks to jednak nie tylko taki sport tylko dla tych hamów, bioków, tylko da się też spotkać. Może być dla gentlemanów, tak? Absolutnie. I ja sam miałem intensywne sparingi, których nikt nie widział po prostu, bo tylko wewnątrz samego klubu ludzie wiedzieli, kto jak walczy i tak dalej. I gdy usłyszałem o tym, że w Anglii odbywają się gigantyczne gale boksu białych kołnierzyków, na których tysiące ludzi przychodzą i taki typowy amator jak ja. Nawet nie amator, bo ja bym nie powiedział, że ja uprawiałem amatorski boks, tylko boks rekreacyjny. Ja kilka lat, 2-3 razy w tygodniu trenowałem i miałem z tego mega frajdę, że taki człowiek jak ja może walczyć w ringu, to od razu pomyślałem, że ja nie tylko chcę w tym wziąć udział, ale chcę to zorganizować i chcę podziałać z tematem. Okej. Okay. I w ogóle sama geneza turnieju walk Białe Kołnierzyki? Słuchajcie, to historia galboksu Białych Kołnierzyków mówi się, że się zaczęła chyba w 86 roku w Nowym Jorku. Prawnik rozmawiał z lekarzem, pili drinka i nagle zaczęli się zastanawiać, kto by wygrał walkę bokserską. Bo zawsze dobre pomysły rodzą się przy drinku, absolutnie, tak? Absolutnie, że tak. I nie wiedzieli, kto wygra i podobno poszli tego samego dnia do lokalnego klubu bokserskiego, żeby włożyli na nich rękawice, żeby oni się pobili. Trener, żeby powiedzieć, halo panowie, zanim wy stoczycie walkę, to musicie się przygotować. Oni się przygotowywali 2 miesiące, stoczyli swoją walkę. Nie wiem, kto wygrał, ale panowie byli mega zadowoleni z siebie i później poszli na kolejnego drinka, tak? To się wydarzyło w Gleason's Gym w Nowym Jorku. No i za te wydarzenie uważa się początek historii boksu Białych Kołnierzyków. W ostatnich latach, szczególnie w Anglii, ten rodzaj eventów po prostu osiągnął ogromny sukces, bo wyobraźcie sobie, że po 10 latach właśnie od takiego początku największej organizacji tam Ultra Wide Call Boxing stoczyło walki w ringu, zgadnij los. Boję się strzelić, bo 50 tysięcy. O Boże, to na 100% bym nie strzelił. 50 tysięcy, czyli mamy coś w stylu takiego Ramagedonu okay. W Anglii, a dodatkowo zebrali ponad 22 chyba już miliony funtów na cele charytatywne, a tam akurat jest zbierany pieniądz na tak zwaną walkę z rakiem, cancer research, więc mega dużo ludzi się wkręciło w to. Przeciętnie osoba zaprasza w Anglii podobno 19-20 osób na swoją walkę, czyli milion osób było na tych galach. Ja też nie jestem przypadkowo dzisiaj tak ubrany, bo taki strój właśnie obowiązuje tego wieczoru, powoduje, że jest większa presja, ale też prestiż tego wieczoru. Ludzie się inaczej, wiadomo, zachowują w garniturach, ale jest to okazja, żeby się wystroić, dziewczyny też przygotowują się i poza walkami mamy, przynajmniej na moich galach, bardzo fajne licytacje. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do Sala Rady. Nie czekaj, tylko w dostęp, zaufaj ekspertom i ucz się od mistrza. Czyli na dzień dzisiejszy właściwie można śmiało powiedzieć, że prym wiedzie Wielka Brytania, Angola, oni dość mocno rozkręcili tego typu eventy. Boks zawsze tam był mocny, nie? Tak, to dzisiaj jest, mamy Finnego, Joshua i wielu innych mistrzów, ale tam to jest gigantyczne i w dużym sensie jak gdyby chciałem skopiować to, co oni zrobili, ale ja na pewno miałem okazję, żeby zacząć trochę bardziej
z większym impetem, bo mi się udało na pierwszą galę przekonać prezydenta Poznania do walki. No właśnie, więc po kolei, powiedz mi właściwie, ile już zorganizowałeś gal, jaki jest 11 gal. Twój bilans i od czego zaczęło, jak przebiegało, gdzie jesteśmy, co będzie dalej, także od samego początku. Odbyło się 11 gal, pierwsza gala się odbyła w 2015. I że jeszcze przerwę, pierwsza gala zaczęła się kiedy, czyli jak długo ten projekt w Polsce jest? 2015 rok, październik, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak walczy w ringu z Darkiem Michalczewskim. Okej, okay. Ja kojarzę to wydarzenie, w ogóle mam, teraz wiem, że docierało do mnie takie wydarzenie medialne. Tak, zebraliśmy wtedy ponad 100 tysięcy złotych, miałem lokalnych biznesmenów, którzy walczyli tego wieczoru, super licytacja. Właśnie po mojej pytanku, bo główny przychód, główny dochód, skąd się biorą właściwie środki, już mówię, z których jest wydanie pieniążki na konkretne cele? Na cel charytatywny pieniądze idą z indywidualnej zbiórki każdego z zawodników i z licytacji. To pozwoliło nam dzisiaj zebrać ponad 1 000 000 złotych. Na koszty operacyjne, na to, żebym ja mógł postawić tam ring, postawić sędziów, mieć medyków, zrobić całą organizację eventów, my zbieramy pieniądze z biletów. Mm-hmm. I głównie czasami jakichś sponsorów, ale wiem, jak trudno jest to sponsorów i bardziej to się dzisiaj buduje z budżetów, z biletów. Ale z racji tego, że właściwie podejrzewam, że przy pierwszej organizacji, pierwszej gali wtedy do tych sponsorów jest trudno, ale z racji, że tych gali już było 11, że ten projekt trwa 5,5 roku, że zaczyna mieć coraz większy odbiór, czy ci sponsorzy... Paradoksalnie na odwrót jest. Powiem ci, jak miałem właśnie Jaśkowiaka, to ja nie miałem sponsorów, jak to miałem sponsorów, dzisiaj już stawiam na zwykłych, normalnych biznesmenów i liczę bardziej, idę w ilość walk niż w sponsorów, bo wiem po prostu, że nie jestem w stanie powtórzyć tego formatu polegając na sponsorach, ale jestem w stanie powtórzyć ten format robiąc po prostu 15-20 walk jednego wieczoru. I to jest... powiedz mi, czy dobrze ja rozumiem tą koncepcję. Zgłaszają się w ogóle, sama gala, sama organizacja jest dla kogo? Sama organizacja jest dla człowieka, który chce przeżyć walkę w ringu. Może to być osoba, która nigdy nie boksowała, miałem też takich. Może to być osoba, która kiedyś trenowała, chce wrócić do formy. Może to być osoba, która trenuje, ale szuka po prostu możliwości takiego jakiegoś challenge'a. Może mieć kumpla, z którym chce walczyć. Więc jest to dla każdej osoby, która chce przeżyć te emocje tego wieczoru, na którą minimum te 10 osób przyjdzie i która zobowiązuje się do zbiórki 250 zł na się pomaga. Czyli wydaje się, że chyba tak naprawdę jest z czego wybierać. Jest, bo kiedy gdzieś tutaj powiedziałeś takie, powiedzmy, odpowiednie papiery do tego, żeby ktoś mógł wziąć udział, to ja muszę powiedzieć, że w głowie naprawdę mam na szybko ze 2-3 osoby, które bardzo chętnie by stanęły do tego projektu, bo to są osoby, które przychodzą do mnie na treningi personalne chociażby i często do mnie właśnie mówią: Tomek, proszę cię, przygotuj mnie do jakiejś takiej walki amatorskiej, ja bym po prostu chciał to przeżyć. Wiedzieć, co się dzieje w głowie zawodnika, w noc przed walką, przed samą walką. I taka jest też prawda, że jest takie znane powiedzenie, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. No i dopóki faktycznie do tego ringu nie wejdziesz, to tak naprawdę możesz sobie tylko wyobrażać, jakby się zachował, co byś zrobił. Ja miałem ludzi, którzy mi mówili, że porównywali te uczucie, jakie mieli na tej gali do narodzin swojego dziecka. Ja mi się jeszcze nie narodził dziecko, więc nie wiem, jak to porównać, ale autentycznie to są takie emocje. Ludzie nie pamiętają, co się działo w trakcie walki. Ludzie mówili, dla nich to jest zdjęcie. To, że przerwę na sekundkę, bo ja jestem i po walce, i po dzieciach. Ta walka chyba daje jeszcze większe emocje, więc naprawdę jest się o co postarać. No tak, dokładnie. A werdykt jest szybko po walce, a tutaj z dziećmi werdykt chyba jest... Po 18 latach. I dalej. Tak, nigdy dalej. Nie przestaniesz oceniać dzieciaka swojego, nie? Więc słuchajcie, no naprawdę to są ogromne emocje. Wiele pięknych historii miałem w trakcie tych gali. Powiem ci, że kupę fajnych ludzi poznałem dzięki temu, że organizuję to. Przyjaźnię się z dużą ilością ludzi, która walczyła, która przegrała, wygrała. Dla mnie to nie było istotne, oczywiście oni danego wieczoru chcieli wygrać. Miałem kiedyś taką historię pewnego 64-latka, którego poznałem na takim bankiecie nieruchomości. I w ogóle rozmawiałem z innym człowiekiem, takim przypakowanym prawnikiem, czy on nie chciałby stoczyć. I tutaj taki starszy pan patrzy, czy o czym my rozmawiamy, czy on by chętnie i tak dalej. Byłem trochę taki zdziwiony, ale on się pojawił u nas na treningu i później się dowiedziałem, że to jest taki człowiek, przez którego no ponad 1 000 000 000 złotych przeszło w trakcie 20-30 lat. On ściągał kapitał z zagranicy i budowali tu centra handlowe i tak dalej. No i George, bardzo fajny angielski gentleman, zaczął z nami trenować i szukaliśmy dla niego przeciwnika. I mieliśmy człowieka 10 lat młodszych od niego, który był pracował na ochronie nocnej. Słuchajcie, jeden przyjeżdżał Porszakiem, Panamerą, drugi przyjeżdżał tramwajem i nikogo to nie obchodziło, bo jak oni sparowali w ringu, to tylko ich umiejętności się liczyły. I to było zajebiste, że właśnie dwóch ludzi z totalnie
dwóch stron, innych światów, widziało się w tym ringu, lało się, naprawdę z każdym tygodniem to coraz lepiej wyglądało i nikogo nie obchodziło, kto ile zarabia, naprawdę, i był taki wzajemny szacunek i to jest coś, co w boksie po prostu się tylko liczą swoje umiejętności i twój charakter w danym momencie. I jedna z fajniejszych historii to był remis. Mam zdjęcie, nie uwierzycie, jak wam pokażę te zdjęcie, jak oni wyglądają, jak oni byli zbudowani. Walki są oczywiście też w kaskach i w 16-uncowych rękawicach, czyli najbezpieczniejsze walki, jakie mogą być. My mamy medyków na miejscu. Dzisiaj już mamy te procedury tak zaawansowane, że mamy przed walką badania i po. Nie ma tak, że już na drinka idziesz od razu z tym człowiekiem albo goście czekają, tylko my cię nie puścimy zanim... Najpierw badania, później drink. Dokładnie. Więc wiele fajnych historii. Miałem też chłopaka, który w trakcie treningów dużo się widzi, w którą stronę ktoś idzie. Miałem sytuację, w której oczywiście te sparingi na 50% zamieniają się na 60-70 i nagle się panowie leją. 150. Tak, i nagle się jest mocna bijatyka i widziałem, że jeden z tych chłopaków został mocno poturbowany, tamten drugi jak gdyby mocno go zaatakował i pamiętam, że trener poprosił Sławka, żeby przyszedł do niego i mówił: Sławek, ty nie musisz opuszczać tak rąk, nie może być takiej sytuacji, to przyjdź do mnie jutro na indywidualkę i tak dalej. No i jak była decyzja, kto z kim walczy, bo po to mamy te grupowe treningi, żeby można było ocenić, jakie są umiejętności, a nie, że będę ściągał chłopaka z Krakowa i z Warszawy, nigdy ich nie widziałem, ale walczcie ze sobą, bo nie wiem, jaka jest różnica. Po to mamy te grupowe, żeby można było jak najbardziej dobrane walki dobrać. Że ci przerwę na sekundkę. Właśnie to ostatnie zdanie, które powiedziałeś, powoduje to dlatego, że to niekoniecznie jest free fight. To ma być jednak zestawienie dwóch postaci, które mają naprawdę wyrównane szanse. Jeśli ten level jest wyższy, to się dobiera podobnie. Szukamy w grupie, szukamy poza klubem czasami, ale głównie w tej grupie szukamy osób. Ja nie chciałbym komuś dać za łatwej walki i nie chciałbym go wrzucić na pożarcie. Ile trwa taki okres przygotowań? 8 tygodni, 16 treningów to jest. Okej. Wiadomo, że nie nauczą się być mistrzami świata. W ramach promocji robicie jakieś relacje właściwie tego, jak wyglądają, nie wiem, jak wygląda pierwszy trening, jak wygląda ostatni trening, jaki komuś się udało zrobić progres, bo wydaje mi się to fajnym pomysłem, bo generowałoby to jeszcze większe emocje, kiedy byście już budowali to wcześniej. Taki krótki obóz przygotowawczy, krótki... Dobrze by było coś takiego zrobić. Cieszę się, że wy jesteście akurat z Krakowa z tymi kamerami. Robiłem takie trailery kiedyś i miałem taką ekipę, która nagrywała takie najlepsze momenty. Sam build-up wiem, że widziałem na YouTubie, że w angielski Biały Kołnierzykach ludzie sami wrzucali. Cześć, słuchajcie, jestem po pierwszym treningu, fajnie było, potem po czwartym dostałem się po gębie, nie za bardzo się czuję dobrze, boję się, że dostanę tamtego zawodnika i tak dalej. Zawodnicy też na ważeniu, dopiero robimy ważenie około tydzień przed galą i poza wagą, która nie jest aż tak strasznie istotna, oczywiście nie chciałbym, żeby było więcej niż 5 kg różnicy pomiędzy chłopakami, max 7, ale oni się dowiadują wtedy, z kim będą walczyli. I to są wielkie emocje. Ja kiedyś to robiłem w klubie, że mówiłem na którymś tam treningu: dobra, słuchajcie, pary są takie, tyk, 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 ale okazało się, że to były emocje, które mogliśmy upublicznić i zrobić z tego wielkie ważenie, widowisko, zapraszając znajomych i oni wtedy się dowiadują: kurna, wiedziałem, że będę z Jarkiem walczył, dobra, chodź, face to face i kilka słów. No słuchajcie, bałem się, że tego dostanę, ale wszystkiego naj, albo czasami mamy więcej, te ego tam jest i jest takie przekonanie, że go zniszczę, czy go wygram z nim, ale zauważyłem, to się powtarza, nawet po niedzieli, ale te ego, gdy się pojawia, to ono bardzo szybko, jak gdyby jest tak, to w boksie, że te losy, że wypowiadając pewne słowa na temat, jak bardzo się pokona tego drugiego przeciwnika, mam wrażenie, że te szanse twoje maleją na tą wygraną, a ten z pokorą najczęściej nagle ma tą przewagę. Ja tak czuję, szczególnie po niedzieli akurat. Okej. Wrócę jeszcze cały czas do zapytania o to, kto tak naprawdę ma najlepsze papiery do tego, żeby stać się uczestnikiem gali, bo wydaje mi się przynajmniej, że dość sugestywne już jest sama nazwa Białe Kołnierzyki. Chodzi trochę o biznesmena, chodzi troszeczkę o postać. Chodzi to, że kogoś to również potrafi przyciągnąć ludzi z pieniędzmi, którzy później startują do akcji charytatywnych. I za każdym razem jest tak, że po każdej walce automatycznie się licytuje kolejne konkretne przedmioty? Robimy 3-4 walki licytacje, 3-4 walki licytacje, 3-4 walki licytacje. Te największe walki, czyli osoby, które przyciągnęły najwięcej ludzi, które najczęściej zebrały największe pieniądze, no one są najpóźniej w trakcie wieczoru, gdy już wszyscy się świetnie bawią. Że tam jest taka atmosfera. W Poznaniu na trzeciej gali mieliśmy przed walką Jaśkowiaka z Saletą, która zebrała na tej gali, zebraliśmy prawie ćwierć miliona złotych. Był Sebastian Kulczyk na tej gali, bo to był jego kolega, który walczył. Gdy tam jeden wchodził, słuchajcie, do piosenki Gladiatora, 50 ludzi po prostu drących gęby, bo dla nich zobaczyć swojego kumpla, który walczy, no to jest jak za dawnych czasów Soluwa, jak się po szkole oglądało, no to ja nie pamiętam, co było na zajęciach, ale pamiętam te Soluwy, pamiętam, jakie to były emocje. Tylko że tutaj jak gdyby nie bijemy się na piąchy i są, tylko są pewne reguły, zasady i mamy czas, żeby się przygotować. A drugi właśnie przeciwnik wtedy
naszego pierwszego zawodnika, też miał 60 osób i przy rapie wchodził, więc pamiętam, że mi dreszcze przechodziły, jak widziałem to wejście i zajebista walka. Pewien trochę kontrowersyjny werdykt, ale dla obydwu jak gdyby dzisiaj zajebiste wspomnienia i do dzisiaj mi Michał, jeden z zawodników, mówi, że to do dzisiaj są jedne, że on jak wciąż wspomina tą walkę, to jest top 3 w ogóle wspomnienia w życiu, jakie miał. Super. A powiedz mi taką rzecz. Z 11 eventów zorganizowanych, który był największy, najbardziej charakterystyczny, najbardziej się zapadł w pamięć? Ta trzecia gala z Saletą i Jaśkowiakiem, jak zebraliśmy 4 miliona złotych. Ta pierwsza na pewno... I to był event, który pomieścił ile osób? 300-400. Okej. Okay. 300-400. No te poznańskie były legendarne, jak właśnie Jaśkowiak walczył. Ta pierwsza dla mnie była bardzo... Ja wszystko sam robiłem. Jechałem na rowerze tego samego dnia pod stadion Lecha Poznań, żeby dali mi koszulkę Lecha Poznań z podpisami. Wszystko robiłem samemu. Miałem oczywiście ringer z jakąś pomoc tego wieczoru, ale ja po prostu brałem tyle na siebie i się nauczyłem po prostu później, żeby odpowiednio zarządzać tym i mieć ludzi, którzy mi pomagają. Zawsze były ogromne nerwy, zawsze jest ogromna ulga na końcu. Bardzo też fajnie wspominam, że też nerwowa była dla mnie gala mojego brata, który komika. Wkręciłem go, Piotrek Szymowski, dziś stand-up Polska, niedawno występował dla reprezentacji Polski. Podobno się zaprzyjaźnił z Robertem Lewandowskim, tak mi przynajmniej opowiadał i z Instagrama tak wygląda. Teraz ale, Robert będzie strzelał ale, z uśmiechem na ustach. Ale kochany, też fajna historia, bo oni zadzwonili do mnie. Ale że ci na znowu na sekundę przerwę, jak gdzieś lubię trochę przerywać. Dobrze, że wyjaśniłeś niejako genezę swojego nazwiska Szumowski, że kojarzy się najbardziej ze stand-upem, bo mamy jeszcze tą drugą, wiesz, drugą stronę mocy, która już nie jest tak śmieszna. A powiem ci, że on a propos był zainteresowany, wiesz, też boksował, boksuje. Tak, boksuje. I dokładnie. Nawet był taki pomysł, żeby zrobić Jaśkowiaka kontra właśnie Andrzej Szumowski bodajże ma na imię? Boże, żena. Łukasz, przepraszam, Łukasz Szumowski. Tak. Nie znam swojego ojca, no. Ale to w takim razie, tak, bo ja wiem, że pan minister Łukasz Szumowski trenuje boks. Typem, który, jako że tak jak powiedziałem, trenowałem od szkoły podstawowej, właściwie różne sporty. A moim gościem również do niedawna był również polityk, który również ubrał rękawice, Konrad Berkowicz. Dobrze. Oddychaj, dawaj, 10 sekund ataku, 10. Nie, dobrze, 4, 3, 2, 1. Także może taka walka. Gwarantuję, żeby dużo ludzi przyszło na to i gwarantuję, dużo pieniędzy było. Ja jestem przekonany, że właściwie byłoby to wydarzenie grube. Właściwie brakuje mi jakiegoś mocnego określenia, bo powiedzmy sobie tak, dzisiaj są bardzo popularne flickfighty. Tak. Niespecjalnie mnie to cieszy, ale jest to właściwie, ale tutaj koncepcja jest zupełnie inna, tak? Bo tutaj chodzi o pomoc charytatywną. Oni się absolutnie lubią podpinać pod taki event, bo później mogą powiedzieć, że brali udział w większej zbiórce. To jest zajebista rzecz PR-owo. Ja też cały czas walczę z tym, żeby mieć więcej firm, które się angażują, że wystawiają swojego prezesa, albo prezes nominuje swojego menedżera. Chciałbym robić galę dla samej branży nieruchomości. My jesteśmy wciąż, jak gdyby raczkujemy z takim trochę wyjściem z tej strefy wygody i z takim dystansem do siebie, ale jestem przekonany, że w ciągu kilku lat będzie więcej takich gal boksu białych kołnierzyków w danej branży. Więc absolutnie politycy mile widziani. Lubią się pokazać, lubią powalczyć. W ogóle wiele lat temu premier Kanady, zanim został premierem, walczył z jego przeciwnikiem. Słuchajcie, walka dwóch gości z dziarami. Nigdy nie pomyślałbyś, że to są politycy. Zajebista walka. Zobaczcie sobie ten Trudeau, on ma bodajże na imię. Bardzo fajna walka. Też walczył Evander Holyfield z tym Mitt Romney, byłym niedoszłym prezydentem Ameryki. Tu też zebrali kupę pieniędzy. I a propos, jutro walczy Marcinkiewicz. TV Playerze dla braci Collins, których pozdrawiam i którym podsunąłem pomysł. Tak, znowu jak to wspomniałeś, faktycznie teraz mi się gdzieś szufladka w głowie otwiera, że jest takie. Ja od razu dam swoje, mam takie małego tipa, że myślę, że Marcinkiewicz wygra mocno tą walkę z Ralphem Collinsem, bo wiem, że Ralph za bardzo nie trenował i nie do końca chyba jest świadomy, co się dzieje, gdy wrzuca się człowieka do ringu i jest 300 osób dopingujących, więc ja przewiduję, że Marcinkiewicz to dość mocno wygra i liczę, fajnie by było, żeby właśnie z jakimś innym politykiem powalczył. Wiem, że Jacek Jaśkowiak jest cały czas w formie, wiem, że pan Łukasz Szumowski jest gdzieś tam za nadrzu. No dokładnie, więc fajnie coś takiego byłoby zrobić.
Kiedy słucham o Twoim projekcie, to wydaje mi się, że chyba takim naprawdę bardzo mocnym, że tak powiem, sterydem turbo dla Twojego projektu właśnie byłoby to, o czym mówimy, czyli co by nie mówić, jednak ciekawe zestawienia, które przyciągają. Wystarczy mieć jedną taką walkę i nagle inni mówią, o, to ja też chcę być na tym fight cardzie, o, jak on to zrobi, to ja też zrobię, bo ludzie się nie lubią wychylać, o, coś zrobić i ja też niedawno... Każdy boi się być pierwszy, ale już pierwszy to zrobi, zobaczy, że to naprawdę odbywa się z pozytywnym odbiorem, to cała reszta będzie bardzo chętnie. Nikt nie lubi być na imprezie pierwszy, wiesz, jak już jest rozkolana impreza. I ja z tym walczę od lat, ale wiem, że tak jest i po prostu wiem, że jak nie drzwiami, to oknem i jestem przyzwyczajony do wyciągania tej ręki wielokrotnie do osób, które no, nie zawsze podają tą drugą rękę, ale jakby taka rola promotora, żeby jakby nie ale mało, nie mało tego, jeszcze trzymają się cały czas tutaj tego, żeby faktycznie robić ciekawe zestawienia, bo to automatycznie, tak jak powiedziałeś, innych chętnych również do tego bardzo mocno przekonuje. No i co tu dużo mówić, ja się również cieszę, że media to jest przeogromna potęga, tak? I cieszę się, że również tutaj dokładam swoje 3 grosze, aby projekt Biały Kołnierzyków wspomagać, wspierać. No i wydaje mi się, albo nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, że takie nazwiska automatycznie przyciągają również to, co jest najważniejsze, czyli słuchaj, media. Widziałem dzikiego trenera u Ciebie, tak pomyślałem, że dziki trener też tam tak słuchałem, że on może właśnie, że chciałby przeżyć coś takiego, ale nie Fame MMA. No, widzisz, dla osób, które niekoniecznie chcą iść do Fame MMA, bo się trochę nie za bardzo dobrze czują z pewną atmosferą i początkami tej organizacji, bo dzisiaj ona absolutnie broni się, ale te początki były trochę gorsze, ale dla osób, które chciałyby przeżyć taką walkę, no to widzisz, taki dziki trener by pociągnął temat mocno i uważam, żebyśmy zebrali ogromną ilość pieniędzy. A propos, co do krakowskiej edycji, odbywa się 30 czerwca w Starej Zajezdni. Uważam, że jest to przepiękne miejsce, które walczyłem. Byłem tu kilka lat temu, chciałem to tam zrobić. Nie mogłem wynegocjować odpowiednich warunków. Teraz, jak jest pandemia, no to trochę się to wszystko zmieniło. Ale zbiórka jest na fundację Się Pomaga w tym roku, i która przekaże środki na lokalny szpital w Krakowie. Mi zależy bardzo, żeby jednak te cele były związane z lokalną publiką. Ja bym chciał to bardzo wyraźnie podkreślić, bo nie ukrywam, że to miało być to wręcz moje kolejne pytanie. Kiedy jest kolejna gala? Gdzie jest kolejna gala? Szybciutko właściwie gdzieś tam przemknęła taka informacja. Ja chciałem to bardzo wyraźnie podkreślić, że kolejna gala odbywa się w najpiękniejszym mieście w tym kraju, czyli w Krakowie oczywiście. I również sam obiekt jest rewelacyjny, bo jest to Stara Zajezdnia. Ja ten obiekt znam jako rodowity Kraków. Naprawdę polecam, bo jest to świetny obiekt do organizowania tego typu imprez. Nie jest to masowa oczywiście, ale te liczby, o których wspominałeś, 300-400 osób wchodzą tam bardzo komfortowo. No i cały czas jest ten mega, mega klimat. Przypomnij mi proszę datę, bo tu mi mogło umknąć. W Krakowie 30 lipca, Stara Zajezdnia, to jest piątek. Treningi zaczynamy w poniedziałek. Prowadzi je trener Piotr Snopkowski, towarzystwo sportowe, bodajże Wisła Kraków. Pozdrówki. Nic do czynienia z klubem i chuliganerią, jasno to jak gdyby tutaj podkreślamy. My tutaj współpracujemy z Piotkiem, żeby właśnie przygotował naszych zawodników. Pierwszy trening jest w poniedziałek, 7 czerwca o godzinie 19. Jest to darmowy trening, na który można przyjść, zobaczyć, jak to wygląda. Wczoraj na spotkaniu organizacyjnym było 30-40 osób, czy jest naprawdę w czym wybierać. Już są jakieś zestawienia, czy to dopiero mogę ich zestawiać? Bo często miałem w Poznaniu spotkanie organizacyjne. Jest sprawa otwarta i tutaj wszystkich chętnych również. Absolutnie. Sama gala się odbywa 30 lipca, ale od kiedy, że tak powiedzmy, nabór? W tym momencie został jeszcze tydzień do pierwszego treningu. Czasami dobieramy osoby, jeszcze dochodzą, jak już ruszyły treningi, ale wiem, że dla wielu osób jest ważne, żeby być od samego początku, żeby wiedzieć, że mamy te 8 tygodni przygotowań. Mieliśmy wczoraj spotkanie organizacyjne i to jest też tak, trudno się ocenia ludzi po wyglądzie. Ja miałem w Poznaniu spotkanie organizacyjne kilka tygodni temu, bo tam mamy galę 9 lipca i też dużo chłopaków z takimi przypakowani, wiesz, z dużymi dziarami, ktoś tam mnie zadawał, co to za biznesmeni, słuchaj, przyszli do Ciebie, no. Ale w treningu często widzimy, że ten cichy gościu w okularkach, jak widzę w jego walkę z cieniem, jak on uderza te worki, no to widzę, że tutaj jest topowy zawodnik, a często ten człowiek w tych dziarach, no to po ruchach widzę, że za dużo z boksem nie miał do czynienia, nie? Poza koszulkami Pitbulla i wiesz, i całym zestawem, który dziarami tu, który podpowiada, wiesz, trzeba się bać, to widzę, że wielokrotnie tak jest inaczej. Czyli dobra, cieszę się bardzo właściwie, bo sam będę miał tutaj kilku swoich, mam nadzieję, gdzieś tutaj pretendentów do tego, aby wziąć udział w tym projekcie, także gdzieś tam zaraz po naszym odcinku łapię za telefon i swoich zawodników, swoją stajnię tutaj. Wystarczy się ze mną skontaktować na Business Boxing Polska na Instagramie czy na Facebooku. Właśnie, proszę. Czyli tak, kontakt do Ciebie to jest właściwie bezpośrednio do Ciebie poprzez... Business Boxing Polska, słuchajcie, nazwa tu jest jasna, to jest pas,
który jeszcze tak naprawdę nie mamy swojego mistrza, ale wiem, że na przykład w przyszłości fajnie by było zrobić taką całą ligę boksu biznesową, w której na przykład osoba, która wygrała dwa razy, ma walkę o pas za trzecim razem z osobą, która też wygrała dwa razy. Oczywiście oni muszą być dopasowani wagowo, ale chciałbym, ale sam ten pas widzę, że ludzie się rzucają na niego, to jest taki fajny gadżet, ale ilość ludzi, tak, która wchodzi do ringu i robi sobie zdjęcie z tym pasem, żeby pokazać właśnie, ja sam wrestling amerykański oglądałem, jak byłem młodszy, to po prostu sam się jarałem w ogóle trzymaniem tego pasa i tak dalej, więc mamy taki właśnie pas, który ludzie zakładają na siebie i fajna akcja, bo też firma Everlast nas wspiera od wielu lat, pozdrawiamy Division B2, dają nam sprzęt. Zawodnicy dostają rękawice, dostają kaski, dostają koszulki, dostają 16 treningów za naprawdę tylko zaproszenie 10 osób i zbiórkę 250 zł. I ja wszystkim mówię, wy nie macie do tego dołożyć złotówki. Ty masz się wziąć za formę życia. Tak. Twoje otoczenie macie wspierać. Teraz się tak naprawdę okaże, kto z tobą jest, gdy potrzebujesz ludzi w swoim narożniku. Więc czasami miałem także Instagramer, który mi opowiadał, że przyjdzie na jego 50 osób, miał problemy z jednym stolikiem, a miałem jednego chłopaka, który, na którego przyszło 30 osób i to jest też pewna weryfikacja, czy cię lubią w ogóle ludzie. I czy warto zmienić przyjaciół. Najlepsze, żebyś wygrała, najlepsze, żebyś faktycznie dostał po głowie. Dobra, naprawdę, to ci zweryfikuje, kto kim jest. Bardzo szybko.